To było, widok był bardzo przerażająco okrutny. Były same kosteczki i resztę tylko odzieża. Wszystko było już zjedzone przez robactwo. Sam szkielecik było. Normalnie człowiekowi łzy wyciskało. Dla niego to było normalne. Bez żadnego, prawda, przerażenia. Kiedyś byłem normalny, że zawsze kochałem dzieci i zawsze starałem się zrobić dla nich naprawdę jak najwięcej dobrego. Miejsce perfidne wybrał na ukrycie zwłok. Gdyby się nie przyznał, prawdopodobnie nigdy by Wojtka by nie znaleziono. Gdyby się w ogóle to spaliło, to w ogóle, gdyby wtedy deszczu nie było, to zwłoki byłyby spalone. I nikt by nie wiedział o chłopakach. Do tej pory byłyby przynosi poszukiwawcze sprawy. Spoczywa też brat Krzysia Kaczmarka, starszy od niego, który się też może obwiniał, że nie pomógł bratu, że nie poszedł z nimi, bo jakby był parę lat starszy od niego. I się obwiniał, że brat zginął przez niego. Też chłopak zginął w 1998 roku. Dla tej rodziny to jest w ogóle straszna tragedia. Dwójka dzieci, pan Stanisław też znał. Pielęgnował, w ogóle był najtwardszym ojców. Tamci ojcowie, na przykład przy sekcji zwłok, wszyscy tym byli. A pan Stasiu poszedł, rozpoznał swojego syna. Przez lata żył zemstą. W tej chwili, w ostatnim moim słowie, stwierdzenie, że kiedyś byłem normalny, że zawsze kochałem dzieci i zawsze starałem się zrobić dla nich naprawdę jak najwięcej dobrego. Zresztą, jeżeli nawet mnie nie wierzyć, to Wysoki Sąd niedawno wysłuchał świadków, którzy znali mnie kiedyś, znali mój stosunek do dzieci, do młodzieży i wypowiadali się tutaj, po prostu się wypowiadali, jaki byłem. Potworem nie byłem, już na pewno nie w stosunku do dzieci. Nie wiem, jakiś pół godziny telefon. Nie telefon, tylko przez radiostację. Radiostację myśmy mieli u siebie tym kryminalnym i taką osobę swoją. Janusz ten Trynkiewicz przybyła, jest w domu razem z tatusiem. No wchodzimy. On siedzi, ojciec jego, siedzi sobie na krześle. On jakoś tak nerwowo chodzi po tym pokoju. A my jesteśmy z milicji, z radio kryminalnej, prawda, no i nie wiem chyba po co żeśmy przyszli. Ja nie mam z tym żadnego związku. Może położę po prostu w momencie, kiedy siedziałem na fotelu, bo po prostu jakbym stał i chwycił za nóż, było po prostu... A czy chłopcy by po prostu w jakiś sposób zareagowali, to musiało być po prostu w jakiś sposób, że ja wstając po prostu wziąłem ten nóż, on był w futerale, który po prostu nie miał żadnego zabezpieczenia czy zapięcia. Czyli musiałem jedną po prostu ręką trzymać za futerał, drugą za rękojeść. Po prostu zrzuciłem rękojeść, nie pamiętam gdzie, znaczy futerał, nie pamiętam gdzie go później znalazłem, najprawdopodobniej na podłogę rzuciłem, po prostu na biurko bym przeszkadzałoby. I w następny krok po prostu znalazłem się na wprost chłopców. Z tym, że po prostu może bliżej, po prostu... No i zacząłem po prostu zadawać po prostu uderzenie. Czy pamiętasz, w jakiej okolicy ciała te ciosy padały? Nie pamiętam. Pierwsze, o ile pamiętam, padło od góry. Ale trudno mi powiedzieć po prostu, w które ciało. Pokaż. Tak jakbyś nie pamiętał, a w przybliżeniu, prawda, gdzie te ciosy zadawałeś? Nie wiem, po prostu. Czy właśnie przytrzymywałeś? Nie, w tym momencie jeszcze nie jestem, że po prostu manekin tak siedzi. Po prostu pamiętam po prostu ten moment, kiedy zadałem to uderzenie od góry po prostu jak gdyby przyjechał. Właśnie w środku chłopcu? Nie, tego nie mogę powiedzieć. Tego nie potrafię powiedzieć. Czyli tych ciosów zadałeś wiele? Sądzę, że tak.
Czy wszystkie były, czy któryś z tych ciosów był mierzony, czy po prostu tak na oślep? To były na oślep ciosy, nie były mierzone. Już uważałem, że to miejsce, że w domu w tym zostali oni zamordowani. Później oglądając, znaczy technicy robią swoją rzeczy, ja się patrzę na te firanki, na te zasłony i struktura i wzór taki sam, jak podobny jak te dzieci były owinięte takimi zasłonami. Tak, w tym czasie to wiadomo, że w każdym w ogóle na naszym terenie żelazo słynął tego z dobrego, no prawda. No i ten niebieskim tureckim wzorem. No są takie firanki, ale patrzy się na rogu, patrzy się, literka taka sama, tak samo takim czerwonym, bordowym kordonkiem wyhaftowana literka T. No i mówię, no to jestem w domu, no. Babcia to robiła, zaznaczała, jak da mi się domaga nosiła, więc ona sobie, żeby to nigdy nie pomylił zasłony, to są jej. Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim w drugim wydziale karnym, w składzie tu obecnym, orzeka w stosunku do oskarżonego Mariusza Trynkiewicza jedną karę łączną w postaci kary śmierci z pozbawieniem praw publicznych na zawsze. Mamusi się strasznie żalił, że mu kanarek zdechł. A to zabił trzech chłopaków. Rozmawiałem o tym, a dla niego to było po prostu, no, jakby w innym świecie był, to go tego wcale nie interesowało. Do tej pory, na przykład, idąc panie, nie mogę sobie zobaczyć, jak on mógł to zrobić, jak on mógł z tym żyć, jest to dla mnie niewytłumaczalne. Nagio jako ja. To istnieje dla swoich rodziców i po prostu dla nich chciałbym tylko żyć, bo to będzie kara śmierci, jaka jeżeli by została wykonana, to będzie karą głównie dla moich rodziców, dla osób najbliższych mi. Prawie po miesiącu czasu przyznał się, prawda, do zabójstwa Wojtka Fryczka, którego zabił pierwszy. To było jego pierwsze zabójstwo, a później tutaj tych trzech chłopców. No oczywiście, że pokażę w tym miejscu. No i pokazał, pojechaliśmy na godzinę do znalezienia, prawda, tego Wojtka, Wojtusia Fryczka. I tam leżał w kartonie, prawda, owinięty, prawda. Był taki w kartonie, co były same kosteczki, nawet już robactwa nie było, bo to wszystko było zjedzone, tylko było część majteczki, jakieś tam skarpeteczki, coś takiego. I pukle włosy, no niektóre już odeszły ze skóry. Ale widok był bardzo okropny. Szło tylko normalnie się rozpłakać więcej, ale on wskazał i bez żadnych emocji. Tak więc uważam, w jakimś sensie bezsensowne byłoby chyba w tej chwili, w ostatnim moim słowie, stwierdzenie, że kiedyś byłem normalny, że zawsze kochałem dzieci i zawsze starałem się zrobić dla nich naprawdę jak najwięcej dobrego.